Zdrowia, szczególnie dla każdego wyborcy. Jesteś wyborcą? No to dziękuję, że jesteś wyborcą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, forsa, forsa. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Ameryce no, to jest ciekawa sprawa właśnie, że wszyscy ci, którzy ciągną do żłobu, no to zbierają kasę. W niektórych krajach to wygląda, że ci, co ciągną do żłobu, to rozdają kasę. No są dwie różne rzeczy. W Ameryce Sanders, Warren, Buttigieg i Biden wydali od groma pieniędzy. 25 demokratów, z których 6 już powiedzmy odpadło, którzy chcieli walczyć o fotel prezydenta w Białym Domu przeciwko Donaldowi Trumpowi, właśnie temu z tyłu Donaldowi Trumpowi, wydali $340 milionów w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku 2019. Także to są ciężkie pieniądze. To jest $1 w zasadzie na każdego obywatela amerykańskiego i wydali oni 50 milionów. No, w zasadzie to, co oni robią? No, kupują najróżniejsze listy e-mailowe, kupują ogłoszenia cyfrowe i tak dalej, i tak dalej. Skąd to ludzie wiedzą? No, ludzie wiedzą, no bo jest taka komisja federalna, czyli Krajowa Komisja Elekcyjna, wyborcza. No i wszyscy tam muszą składać te rozpiski, kto, gdzie, jak i tak dalej. Zebrali 460 milionów na razie, w tym roku, ale jednak bardzo dużo tych kompanii, grup, które pracują dla tych potencjalnych prezydentów, wydają kasę szybciej niż zbierają. W Colorado był najlepszy przypadek. Jeden taki był gubernatorem, John Hickenlooper. No to on wydawał na każde otrzymanie 5 dolarów, on wydawał $55. Także 11 razy więcej wydawał na to, co jemu przysyłali. Także się zdenerwował. No i powiedział, że w zasadzie nie będzie startował na fotel prezydenta. Zaczął się starać o tym, żeby dostać się do Senatu. Nie do Izby Reprezentantów, tylko do Senatu. No także kasa jednak jest wymagana. No i dlaczego też jest to tak ciągnięte? No to jest ciekawe, że w zasadzie nawet sama partia demokratyczna, ten komitet demokratyczny, ona w zasadzie, jeżeli doprowadza do tych spotkań, do tych dyskusji politycznych, do tych wymiany zdań, kto jest najlepszy, no to jedną z część z tych segregacji, kogo dopuszczają do tych spotkań, do tych debat, no to są, oni biorą pod uwagę, ile macie hajsu, ilu ludzi was popiera. No jak ktoś przychodzi i mówi, mam 1500 i 500 ludzi, no to oni mówią mu, nie zbierasz kasy, to nawet się nie pojawia, jakiekolwiek są tam, jakiekolwiek byś miał wizję reperowania świata, no to nawet się nie pojawia. No, także Sanders wydał do trzeciego kwartału 37 milionów. No ma jeszcze ma następne 37 milionów. Warren, to jest ona ta sztuczna Indianka, która wpisywała, że właśnie jest Native American, czyli Indianką taką Pocahontas, czy tam żoną Winnetou Apanachi. No to jedna wielka oszustka. No to ona wydała 27 milionów, no ale teraz też ma drugie 27. Biden, ten, którego syn w zasadzie zarabiał 50 tysięcy miesięcznie w ukraińskiej kompanii, no to on wydał około tam 20 tysięcy, no i chyba ma 20 milionów i ma jeszcze chyba 10 milionów. Także to są ciężkie pieniądze. Jak kiedyś zbierali pieniądze? No bardzo często zbierali, no bo każdy obywatel amerykański może dać $2800 maksimum pieniędzy na swojego kandydata. No i w zasadzie, jeżeli ktoś
ma tyle pieniędzy, no to ci kandydaci po prostu robią party, robią, dają jedzenie, dają obiady, wychodzą, robią jakieś przemówienia, robią jakieś tam zachęcenia, no i później mówią, popierasz mnie, to dawaj kasę, nie? No i można dać, no można dać 100, 200, 1000, 2800, no ale oni z reguły zarabiają, zapraszają tych, którzy dadzą 2800. No i takie spotkanie, można powiedzieć, 100, 150 osób, no bo w jakimś dużym miejscu, no to to jest 280-300 tysięcy, tak? Także to jest dosyć duża suma. Biden wydał dużo, dużo mniej właśnie niż, jak mówiłem, trzech innych kandydatów, Sanders, Warren i Buttigieg. Ostatnio właśnie Biden na przykład wydał 500 tysięcy na planowanie samych tych, no bo kasa tam leci nieprawdopodobna, co oni nazbierają, to zaraz wydadzą. 500 tysięcy na planowanie tych najróżniejszych spotkań, 300 tysięcy praktycznie na jedzenia, na te obiady, no i na wypitki, tak, no bo wypitki też się pojawiają. I również wydał prawie 300 tysięcy na konsultantów, tak? No bo to przy tych, tam gdzie są pieniądze, no to pojawiają się ludzie. No i te fundraising, czyli kampanie wyborcze, zbieranie pieniędzy na kampanie wyborcze, no to bardzo często ci pomniejsi ludzie, pomniejsi kandydaci, no to koncentrują się w zasadzie na listach e-mailowych, Także Sanders, oni kupili, powiedzmy, wydali po 40, po 60 tysięcy na uzyskanie list e-mailowych z tej partii demokratów w New Hampshire i z partii demokratów w Iowa. Także, że powiedzmy, te grupy polityczne, partyjne, mają te swoje grupy e-mailowe, no i oni to żenią tym demokratom za te spore pieniądze w sumie. No tak samo jeszcze kupili Daily Kos, no to jest takie dosyć lewackie blog, no to też kupili listę e-mailową, no bo oni kupują te listy e-mailowe z tych miejsc, gdzie powiedzmy są szanse, że ktoś jest bardziej w tym kierunku, a nie w tamtym. No w tym roku, no to wiadomo, że demokraci muszą walczyć, no bo Trump, nikt z partii republikańskiej nie będzie podważał Trumpa. Także to tylko demokraci walą. Jest w New Jersey to taki senator Cory Booker, no to on jest wegetarianinem, się okazuje, murzynem, no i też chyba nie za bardzo lubi kobiety. Także w zasadzie wydał ponad 100 tysięcy na to, żeby kupować następne listy e-mailowe. Federalna Komisja Elekcyjna pokazuje, że demokraci wydali 2 miliony dolarów na same właśnie listy, na same właśnie te listy e-mailowe od początku roku. No, jest taki człowiek Steyer, no to on ma ten hedge fund, czyli taka no, firma spekulacyjna na Wall Street, która w zasadzie inwestuje no, na tam najróżniejsze skomplikowane transakcje finansowe i inwestycje. No i on sam z siebie wydał 47 milionów w trzecim kwartale. No doszedł do wniosku, że będzie walczył przeciwko Trumpowi. No multimilioner, miliarder w zasadzie. No i walczy przeciwko kapitalizmowi. Najgorsze w sumie można powiedzieć jest to, że on założył taką kampanię: potrzebujemy wyrzucić Trumpa, tak? Need to impeach. Impeach to znaczy
wyrzucić, tak? No i on założył tą grupę w 2017 roku, żeby właśnie Trumpa wyrzucić z Białego Domu. No a teraz, pomimo, że założył to, no to on ze swoich pieniędzy kupił za 400 tysięcy dolarów całą tą listę e-mailową. Później jak ta grupa prowadziła, no to dostaje te wszystkie e-maile. No to te e-maile właśnie są sprzedawane za tego rodzaju pieniądze. No, kandydaci również szukają w tych mediach społecznościowych. Facebook wyrwał 40 milionów dolarów no, od początku roku do 13 października, no ale to wszystko to nie jest od stycznia w sumie, tak? To wszystko po lecie to się zaczyna. I jak Facebook robi? No Facebook to w zasadzie podpuszcza ludzi. No chyba nie musi podpuszczać. Po prostu są propozycje takie, czy reklamy, żeby ludzie zgłaszali się tam z poparciem dla tych kandydatów, czy tamtych kandydatów, czy ogólnych kandydatów. No i jak ludzie pokazują, że są powiedzmy tak w kierunku superlewackim, czy takim centrowym, no ogólnie rzecz biorąc od tej strony, która będzie głosowała przeciwko Trumpowi, no to ludzie się podpisują, no później Facebook łapie te e-maile, no i sprzedaje wszystkie te dane ludziom, którzy są zainteresowani. Także, że adresy e-mailowe, później te bombardowanie tymi e-mailami, no bardzo często jest właśnie, zaczyna się od tego, że ktoś tam dobrowolnie odda, no ale wydanie 55 dolarów, żeby uzyskać 5, no to jest makabra. Kolonko chyba troszeczkę też przyświrował w tym kierunku, no bo on kiedy zaczął tą swoją rewolucję podziemną, no to właśnie starał się od ludzi uzyskać jak najwięcej tych e-maili, brał tego jednego dolara za miesiąc za tą swoją subskrypcję tego swojego kanału, no i także wydaje mi się, że on po prostu się przekonał, no nie tyle co przekonał, co uwierzył w to, że ma takie duże poparcie, no bo ludzie dawali mu kasę, tak, jeżeli dawali mu kasę, no i tak jak mówił, on miał tam kilkaset tysięcy tych subskrybentów, no to jest kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie, no ale wygląda na to, że to musiało to być chyba przecenione, no bo za dużo nie zbudował całej tej grupy. Dużo ludzi poszło za tym dźwiękiem tego fletu, okazuje się, że to było dosyć fałszywe, no ale Kolonko podszedł do zagadnienia w ten sposób, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, no jeżeli ludzie byli skłonni, no w sumie to płacili mu za te jego filmiki, za te opowiadania, za ten, można powiedzieć, rozrywkę, czy uświadamianie, czy edukowanie, tak? No Kolonko przez długie lata robił tam najróżniejsze ciekawe rzeczy. No częściowo to był zdenerwowany, czy to przez telewizję polską, czy wybory i tak dalej, no ale on się kręcił się w tej III Rzeczpospolitej z dziwnymi ludźmi. No rewolucja nie wypaliła, kubki nie wypaliły, tam dużo szkoda tych ludzi, że się zaangażowali, no ale coś było na myśli, że po prostu kasa, jeżeli ludzie popierają ludzi, którzy chcą wejść do Sejmu, no to w zasadzie ludzie muszą płacić tym, którzy idą do żłoba, a nie ci, którzy się dostaną do żłoba, płacą tym, którzy w zasadzie są wybierani, no bo tak to jest w Wenezueli, tak, w Wenezueli to jest to, że obiecywali, no i wszystko padło, no w Polsce ta partia prawicowa Prawo i Sprawiedliwość, no Prawo i Sprawiedliwość się tak nazwało, no bo oni chcieli ścigać tych, którzy zabili czy Popiełuszkę, tych, którzy zabili
Lepera, tych, którzy posprzedawali wszystkie kopalnie, huty i tak dalej, PGR i tak dalej, i tak dalej. To miało być prawo, no i później miała być sprawiedliwość wymierzona. No przez te lata się okazało, 30 lat od tej ustawki Magdalenki, że w Polsce nie zaistniało ani prawo, ani sprawiedliwość. No i zostało jedyne co, to obiecywanie pieniędzy, cudzych pieniędzy. No niestety obiecywanie cudzych pieniędzy, no to jest nawet gorsze niż PRL, no bo w PRL-u no to chociaż ludzie pracowali, czy się robi, czy się leży, tam 2000 się należy, no ale ludzie jakoś wstawali rano, szli do tej roboty, robili, czy się obijali, no ale jakoś byli aktywni. Nie była to taka w zasadzie rozdawnictwo, tak? Wiadomo, że tam powiedzmy dwóch czy trzech robiło to, co mógł robić jeden, no ale jednak o podatkowywaniu części, no bo te pieniądze skąd się tam biorą, także ci, co pracują i płacą podatki, a później z tych podatków się daje, no to jest bardziej kretyński pomysł niż żeby wszyscy pracowali za jakieś takie głodowe, socjalistyczne stawki, jak to było za PRL-u, także że to też nie za bardzo działa. Zobaczymy, kiedy dotrze te zbieranie funduszy na kampanie wyborcze w Polsce, no ale jest to jakiś tam czynnik, no wymierny, tak? Już ludzie się nie wymieniają muszelkami, tak jak 1000 lat temu, czy kilogram żelaza za tam jakieś 5 kilogramów wełny, no po prostu kasa. No i najciekawsze, że ta kasa to jest od razu wydawana. No, Google zarabia na tym nieprawdopodobne pieniądze, Facebooki, nie Facebooki, Twittery, no wszystkie te firmy, no to przebierają te pieniądze, no to właśnie się na nich kończą. I co jest najsmutniejsze, że powiedzmy zarabiają tyle pieniędzy, a wprowadzają cenzurę. Także to jest najgorsze. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję. Bardzo serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, zin-zin o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj, dawaj gdzie możesz. Pisz komentarze, pisz pytania. No jeżeli masz jakieś obserwacje, no to też. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.